Podobnie witam Państwa w naszym kolejnym odcinku naszego wideobloga. Dzisiaj powiemy sobie o powstaniu antykomunistycznym, czyli o ruchu oporu po 1944 roku. Jałta podpisana, wchodzą do Polski oddziały Armii Czerwonej, czyli druga okupacja. Mnóstwo oddziałów ma dylemat, co z tym wszystkim zrobić, ponieważ już nie mamy jednego wroga, tylko dwóch wrogów. Część tych oddziałów decyduje się na walkę przeciwko drugiemu okupantowi. Oddziały Armii Krajowej, oddziały WiN-u, oddziały NSZ-u walczą i ochraniają ludność polską przed kolejnymi okupantami. Tutaj, proszę Państwa, nie wdając się w szczegóły tego powstania, bo to jest bardzo szeroki w ogóle aspekt, zajmiemy się tym, co jest namalowane na ścianie. Otóż bardzo często te oddziały odbijały uwięzionych jeńców, kolegów swoich, których złapało UB, NKWD i inne oddziały kolaborujące z Armią Czerwoną. I miało to bardzo najczęściej charakterystyczny przebieg. Otóż ci żołnierze, tak bardzo mocno wyszkoleni wojną, doświadczeni, wpadali do komisariatu milicji. Najczęściej to się odbywało właśnie w ten sposób, że leciały właśnie wióry po stołach, po krzesłach, rozbijali cały posterunek, karali NKWD-zistów, karali głównych polskich zdrajców kulą w łeb. Milicjantów prali pałami po grzbiecie, najczęściej im więcej nic nie robiąc. No i wezwali jeńców, tutaj mamy taki przykład. I takich sytuacji było bardzo dużo. Najbliżej jest Pułtus, gdzie w 1946 roku przelotny odbił więźniów i to była taka najbardziej, największa akcja podzielenia niepodległościowego, ale także było to i w Puławach, i w Kielcach, i w wielu, wielu innych miejscach. Więc wpadali jak kowboje, prawda? Najczęściej nie mając żadnych strat własnych, rozbijali posterunek milicji, wyzwalając swoich kolegów, często bardzo pobitych, umęczonych, torturowanych. Konkluzja jest jedna, że jest takie świetne powiedzenie, że lepiej zdechnąć jak wilk, niż żyć jak pies. No i ci żołnierze mieli tą pętlę tego psa, w związku z tym dla nich to działało jak pętla wisielcza, prawda? Wolę zginąć, niż żyć w takiej rzeczywistości.